Hej! No powiedz, cześć. Dzień dobry, cześć. No, Artur dzisiaj za kamerą, a właściwie obok. Słuchajcie, będą dzisiaj efekty specjalne, bo ta, o widzicie, przed chwilą byłam żółta, teraz będę, nie wiem, tutaj jasna, tam ciemna, bo światło dzisiaj wariuje, fisiuje, nie wiem o co chodzi. Jest 3 minuty słońca, 10 minut chmur, także tak to dzisiaj wygląda. No, przed chwileczką nagrałam dla Was projekt Denko. No, było to moje pierwsze Denko, ale myślę, że jakoś sobie poradziłam. W sumie zbierałam opakowanie już od jakiegoś czasu. No niedługiego, krótkiego, ale no, tak z myślą właśnie o tym, że bym chciała nagrać projekt Denko. Milko, zostaw tą siatkę. Wariatkowo. Dobra, i piję sobie sok. Jeszcze z wczoraj mi został. Także kolejna dawka witamin dzisiaj. Nie dałam rady wczoraj wszystkiego. No po prostu to jest tak sycące, że kosmos. Milko, co ty chcesz? No. Dzisiaj w sumie nic robić nie można za bardzo takiego, wiecie, no na dworze, bo słuchajcie, wymyśliłam sobie, że do ogrodu bym wstawiła jakieś skrzynki. Artur chciał dzisiaj pójść i robić, ale bo ja mówię, no jakby takie skrzynki, no nie mam skąd wziąć takich skrzynek. Artur mówi, to ja ci zbiję, ja ci zrobię. Ja tam jakieś deski mam, ja ci zrobię i ten. No ale w sumie jest dzisiaj tak brzydko, to trzeba robić gdzieś tam na zewnątrz. No to jest tak dzisiaj brzydko, że mówię, nie, tak wiatr wieje i w ogóle. Ja mówię, nie, to jeszcze jest czas w sumie. I tak sobie pomyślałam, bo mam takie stare doniczki, takie wiecie, brązowe, takie plastikowe. I je też bym mogła, bo tak sobie przed domem wymyśliłam, żeby tak w tamtym roku miałam, tylko że miałam w małych doniczkach posadzone takie drobne goździki. Miałam 4 takie doniczki. Jedną miałam taką niebieską na balkonie, na stoliku z goździkami, a tutaj miałam przed domem takie mniejsze doniczki posadzone, tam miałam te goździki. Pięknie to wyglądało, ale marzy mi się w tym roku coś takiego dużego. Coś takiego, wiecie, żeby ileś tych kwiatków więcej posadzić tam, żeby to takie duże było, ładne. No wiecie, małe doniczki też mogą być, też to ładnie wygląda, ale marzy mi się coś takiego, nie wiem, albo taka skrzynia, albo dwie, albo doniczki takie dwie z takimi kwiatkami. No i Artur powiedział, że w sumie to by mi coś takiego zrobił, ale no... Na razie nie da rady. No doniczki to już bym mogła w sumie malować, ale nie wiem, no też musi być ładna pogoda, bo mi nie chce się w wietrze tam stać i marznąć, no bo na słońce poczekam, na ładniejszą pogodę. No. Zaraz idę troszeczkę ogarnąć, znaczy idę, nie idę, tylko tutaj ogarnąć muszę kuchnię, blat, bo mam jeszcze z wczoraj mi się nie chciało. Muszę wrzucić naczynia do zmywarki i co? Naczynia do zmywarki. Gotować dzisiaj nie będę. Mam dzisiaj wolne od gotowania. Widzicie? I zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. I teraz jest mega słońce. Ale to jest tak mega to słońce, że to jest aż nieprawdopodobne, bo jest to słońce aż takie pomarańczowe. Artur rudy miałczy. Rudy miałczy. Rudy miałczy, trzeba go przynieść. Co to było? Pila. Zgadnijcie. No jeszcze raz. No. I to jest, wiecie, i właśnie tak. I to jest dorosły facet. Tak. Bardzo, bardzo dorosły facet. I zobaczcie, to słońce jest aż takie pomarańczowe. A ja mam tutaj roletę, one nie do końca są odsłonięte, bo gdybym ja je do końca odsłoniła, to chyba by mi tutaj, gdybym całe okno odsłoniła, to chyba bym tutaj, nie wiem, była w ogóle jak totalnie jak
pomarańczowa jak ten napój, troszeczkę bardziej żarowiasta. Także Artur, tak jest? A dasz rudemu suchą karmę do tamtej miski? Weź tutaj tą karmę i daj mu trochę tej suchej. Dobrze. No. Dobrze, już. Niech tam sobie zje. On raczej głodny nie jest, no bo dopiero co jadł, ale nie wiem, co chce. Niech sobie pochrupie. No, także dzisiaj gotowania nie mam. I dlatego wykorzystam ten czas na ogarnięcie. Być może umyję jeszcze dzisiaj jedno okno, bo jeszcze okno mi zostało w łazience do umycia, tylko że ja boję się tego, że jak będę chciała umyć okno, to zaraz po umyciu lunie deszcz. To ja już mam to przetestowane, to jest normalnie. Zawsze moja mama jak myje okno, to wie, że spadnie deszcz. Wczoraj myła okno w kuchni, bo sobie też tak podzieliła, że umyje okno w kuchni. I do mnie dzisiaj rano dzwoni, mówi: Marlena, umyłam okno w kuchni i normalnie lunął deszcz. Ja mówię, no, to było myć to okno. Ja się teraz zastanawiam, bo w sumie w łazience to mam, w jednej łazience mam okno takie, wiecie, ale takie mniejsze. I czy ja mam je w ogóle umyć, bo będzie padać na 100% na bank, na bum, cyk, cyk, jak ja umyję. Ale, no muszę umyć, prędzej czy później muszę umyć. No i teraz nie wiem. I co, ja? No... Nie. Nie. No, on sam nie wie, co on chce. I tak to właśnie jest z tymi kotami. A biegają, przed chwilą Czarny przyszedł z nadworza, to trzeba się nim zająć, bo trzeba znowu... tutaj nie można stać, bo będzie biegał, bo chce jeść. No to ja się próbuję nim zająć i coś, nie wiem, zabawić, żeby tylko nie chciał jeść. No ale to się tak nie da, no on chce uwagi i on po prostu mnie wykańcza. A tu chcesz trochę tego wypić? Tak. No to wlej sobie do szklanki, jak będziesz chciał wypić. Dobrze. To są witaminki. Dobrze, zaraz sobie wleję. No. Także coś oprócz ptasiego mleczka może do brzucha dasz. To znaczy, ja mogę tylko powiedzieć, jeśli ktoś słyszy to, co mówię. Ktoś słyszy. To tak, ptasie mleczko ok. Czekoladowe? Tak, mleczko. Czekoladowe ok. Te pianki te, w czekoladzie, tak, okej, okay. Okay. Natomiast Seven Days, słuchajcie, nie lipa. Wiem, tak żałują tej czekoladki tam w środku, no, no po prostu aż nie ma nic, nie? Takie dramat, takie... dramat, więcej tego szajsu nie kupię w życiu. No, choćby w sumie tam... coraz gorsze są te Seven Days'y, a w reklamie, wiecie, ta czekolada aż ona wypływa hektolitrami z tego rogalika, no tak to naprawdę. Było tak... To było tak, że raz już kupiliśmy kiedyś te Seven Days'y, mało czekolady, no ale sobie myślę, kurde, może jakoś źle trafiłem i tego, może coś tego, może teraz tak będzie inaczej. Teraz kurczę, wiecie co, jeszcze mniej. No. Co za bagno. Coraz gorzej. Więcej tego szajsu nie kupię w życiu. Nie, to już lepiej faktycznie coś naprawdę czekoladowego sobie kupić, jak ktoś ma ochotę na czekoladowe, no to... Co tam jest w tym rogaliku czekolady? No nic. No to jest pieczywo. Pieczywo... Takie jeszcze, wiesz, chemiczne totalnie. No. No dobra. Był pirat, było słońce, był cień, były chmury, to wszystko było... pirat, a nie pirat. Pirat. No, słuchajcie, jednooki. I tak. Trzy pudełek ptasiego mleczka już nie ma, ostatnie zostało z no, czterech. Wyobrażacie to sobie? Także tempo jest ostre, dobrze daje. Czy nie ma się czym chwalić. Jedne pudełko tych pianek. I jednej Coca-Coli już nie ma. I nie, a prawie ostatniej. A Jima Bima już nie ma, także... No Jim Beam to od razu poszedł pierwszego dnia. Także pierwszego wieczoru. Głowa do góry, tempo jest dobre. Jak tak dalej pójdzie, ale, to słuchaj, ja to pędzę szybko. Zapasy w brzuchu to się robi, na zimę, a nie na lato. Ale ja nie robię zapasów, ja po prostu jak coś mi smakuje, to jem. No ale to są, wiesz, zapasy tłuszczu, to się produkują. Ale... A wiecie, jak to jest ciężko? Jak i wtedy coś smakuje, to ja nie. I wtedy ja
jak to wszystko w domu widzę, te słodycze, to wszystko, to ja muszę się ograniczać, nie? Ja muszę mieć silną wolę. Ja muszę mieć silną wolę. Słuchajcie, bardzo dobre są rzeczy. A tu tylko potyka. A może chcesz, a masz ochotę, a weź, no. Ja wam powiem, się trochę pokażę. No pokaż tak się nie wstydź. Lubię jeść. No chodź, przyznaj się. No, co lubisz? Lubię jeść, jak to mi widać. Smakuje, to jem. No i co będę sobie odmawiał, co to jest? Kara jakaś? Ile, kurczę, jestem na tej ziemi? I ile jeszcze będę? W każdym razie, że tak, sport uprawiam, spalam to, co trzeba, otłuszczone, a no, no... Tak, ćwiczy tu nawet trochę salonie, jestem, no co, wiadomo. W salonie nawet ale jest ławeczka do ćwiczeń. Nie jestem jakimś lekkoatletą, żeby mieć jakieś wyniki, no tak. Musiał normy wykonywać. Gram muzyczka, a że człowiek zje więcej, no to co jest? Ważne, że to spalisz, nie? To co jest, kurna, Korea Północna? No. Że trzeba to. A to tylko budować? Ćwiczy, lubi i chodzi na spacery i ćwiczy i także... No. A że lubi zjeść, lubi, no słodkie, tak? Słodkie, Artur, lubisz. A generalnie lubię to, co dobre. Nie lubię szajsu. O. Czyli moją kuchnię też lubisz? Też lubię. No, też lubi. Abyś spróbował powiedzieć, że nie. Dobrze. W każdym razie kłaniam się wam, pozdrawiam was, trzymajcie się, no. Nie dajcie się. Nie. Tak, to ja też w takim razie no. Kończę i widzimy się jeszcze później. Być może jeszcze coś tam pogadamy sobie. A na razie idę ogarniać tą kuchnię, bo wiecie, Meksyk. Także do zobaczenia później. No hej. Jestem na górze w pokoju i przy komputerze robię film i mówię tak cicho, bo... Znaczy nie muszę aż tak cicho mówić, ale tak mówię, bo Artur na dole śpi, drzemkę sobie zrobił. Poszłam, wiecie, na dół do pralni, suszarni naszej, żeby pralkę wstawić i poszłam pralnię rozwiesić, które wcześniej już wstawiałam. No i przyszłam, a on sobie już spał, więc tak, no, na paluszkach poszłam do góry i sobie film dla was robię. I zrobiłam sobie jeszcze herbatkę, moją ulubioną zresztą. Już tak to często powtarzam, że no te kany pomarańczowa to jest moja najukochańsza. I słuchajcie, tutaj jest tak jasno na górze, tak słońce świeci. Na dole z tamtej strony wariowało słońce, bo raz cień, raz słońce. A tutaj cały czas już świeci, już się tak rozjaśniło, że cały czas świeci. I bardzo tutaj po oczach daje, że tak powiem. No i robię film. No i co? Nie wiem, bo w poniedziałek 10 kwietnia mój tata ma urodziny i musimy się umówić na jakiś dzień. Jeszcze nie wiem, bo jak jeszcze było tak ładnie, to Artur tak pomyślał, żeby może grilla zrobić. No ale teraz tak patrzę, że to się chyba nie da. No wątpię, żeby nagle się zrobiło, wiecie, ponad 20 stopni. Więc nie wiem, no. A chciałam grilla na taty urodziny zrobić. Tak myślałam, że może pojedziemy w sobotę. No albo w niedzielę, jeśli by zapowiadali ładną pogodę. To ewentualnie w niedzielę. I można by było trzasnąć tego grilla, ale no chyba nic, więc... Chciałam upiec jakieś ciasto, znaczy upiekę jeszcze, tylko muszę pomyśleć jakie. No tak, żeby mama nie musiała piec. Więc trzeba będzie jeszcze jakieś zakupy zrobić. No. I zrobię jakieś ciasto, upiekę dzień wcześniej. Jeszcze jak będę wiedziała, czy jedziemy w sobotę, czy w niedzielę, to wtedy zdecyduję, kiedy upiekę ciasto. No i tyle. No i dobra. Dopijam swoją herbatę. Dokończam robienie filmu i jeszcze pewnie się odezwę, bo to znaczy, no nie wiem, jest za 10:18 już, a jest tak jasno, ale właśnie dlatego widzicie, tak jest fajnie, bo nawet tej godziny nie odczuwamy teraz,
że jest już zaraz 18, a jest praktycznie jakby była 14. Więc no ale jak zrobię tutaj tak, żeby się tam renderowało, to się jeszcze do Was odezwę. Także hej! Wyspieszyłem się. Co nagrywasz, jak ja jem? Ja muszę to wylizać. Hej, hej, hello. Wieczór. Dobry wieczór. Jest ciemno, jak widzicie. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich YouTube'ów, YouTuberów. YouTube'ów. Wszystkich tych, którzy oglądają i ci, którzy też dodają filmiki. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. O ja. Jesteśmy właśnie na spacerze. Powiedz, kto cię wyciągnął. Z długów czy z czego? Na spacer. Na spacer to wyciągnęłaś mnie ty. No. No i wiadomo, sława. Jestem stworzony. Aha. Do nagrywania. Patrz, kto idzie. No to weź go, zapij. Proszę, przez ulicę przechodzi. Nie no. Kot sobie przechodzi przez ulicę. No i co? I wyszliśmy? I prawda jest taka, że idziemy tak naprawdę. Mamy zadanie sprawdzić, że taka pani ma takiego kotka. I gdzie ona idzie z tym kotkiem? Ja się ubrałem do śledzenia, do szpiegowania, dobrze, w cichobiegi. A Maryna jest tylko stuka, siarkę robi. Aha, to znowu jestem do kitu. Nie, żartowałem, dobra. Czy idziemy tu, czy tam? Nie, prosto, prosto. Dobra. No w każdym razie, wiecie, cały dzień wczoraj na dworze nie byłam. Tak jak mówiłam, że no padało cały dzień. Dobra, a ja jeszcze Was teraz chciałem powiedzieć. No i znowu mi przeszkadza, no. Nie myślcie sobie, że Was nie pozdrowię. W każdym razie. Wczoraj no, cały dzień padało. No jeszcze raz będziesz mi przeszkadzał, no naprawdę. Daj mi powiedzieć chociaż jedno zdanie. Padało wczoraj cały dzień i nie byłam w ogóle na zewnątrz, nie wyszłam. No i dzisiaj postanowiłam, już nie pada, bo w nocy też padało, ale dzisiaj w ciągu dnia już nie pada, ale jest pochmurno. Tak się nic człowiekowi nie chce, ale wiecie, wstawiłam, tam renderuje się ten film, no i mówię, już jest grubo po 20 w ogóle, ale mówię, no nie no, chodź Artur, pójdziemy się chociaż przejść trochę, bo to wiecie tylko tyle, co na ogrodzie dzisiaj byłam pranie powiesić, no i tyle, no, mówię, chodź, przejdziemy się trochę, bo przecież człowiek się nie rusza w ogóle, no i tyle. Ja się ruszam. No ty się ruszasz, ale ja nie. No i tak sobie tutaj po okolicach dałam pochodzimy. Możliwość Wam, żebyście popatrzyli na mnie jeszcze raz. No, także no niestety, no, widzicie, jest ciemno. No, ale coś tam jeszcze widać. O, tutaj jest taka okolica, widzicie. Domków, same domy, wszędzie. Także... Ludzi praktycznie w ogóle tutaj nie ma. Można sobie chodzić spokojnie. Cisza, ptaszki tylko jeszcze coś śpiewają, słychać. No i moje buty. I księżyc na niebie. A ja wam powiem, jeszcze raz chciałem pozdrowić Was wszystkich. Żebyście, kurczę, bo nie wiem, kiedy następnym razem będę mógł występować. Kiedy mnie dadzą. Tutaj idziemy? Dobra, chodź tam jeszcze trochę. Tam? Nie, tu jeszcze troszkę. Zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle zieleni, choinek. Ładna okolica. No, my mieszkamy właśnie w takiej dzielnicy. O, jeśli Wam się chce, to napiszcie, co byście zmienili, co byście chcieli zmienić, co byście dodali, co byście ujęli. Moje gadanie na przykład w kanale Marlenki Lenki. O.
Że co? Że co masz mówić? Czy, co czy, masz, w ogóle, czy masz w ogóle się odzywać? No, co się podoba bardziej? Aha. Przeszkadzanie mi. Tu już idziemy? No. Co się bardziej podoba? Ale bardziej co? No co to, od czego? Co się bardziej podoba? Co by chcieli, żeby dodawać, co by nie chcieli? A jakie żeby, rodzaje? Co odejmować, co... Jak to, jakie to rozumiem, rodzaje? Rodzaj filmu, tak? Jeszcze raz powtórzę prościej. Żeby pani redaktor zrozumiała. Nie no, on chce... Co widzowie zęby. Chcieliby widzieć w przyszłości w filmach, lub czego nie chcieliby widzieć, czy interesuje ich na przykład większa dawka humoru, czy interesuje ich na przykład gotowanie i tak dalej. Aha. No czyli mówię, co oglądać to. No właśnie. No tak. I z tego się czyli zrobi średnią. Jasne. Za i przeciw. I z tego się zrobi średnią. Kto za gotowaniem, kto przeciw. No. Ale ja gotować i tak będę. No co ja mam brunet robić? Wieczorową porą. Ja muszę gotować, bo inaczej umrę. Brunet wieczorową porą. Jak to jest? Otwórz drzwi, nie pytaj, od razu zawij. Trupa zakop. A tutaj są działeczki. Nie no, ale ja tutaj muszę przyjść w dzień i wszystko pokazać, bo teraz to tam... W ukryciu. Nic nie widać, w ogóle nic. A, proszę. Proszę bardzo. Jestem sobie. Widać coś? Nic nie widać. Nie no, nie widać. Kotka. Nie. Kiciuś tam siedzi, ale nie widać, no. Chciałam pokazać. O, coś tam widać. Widzicie? Biało-czarny. A może ja mam zacząć gotować? Patrz, jak patrzy na nas, zobacz. Dobra, chodź, bo... No przecież ty gotowałeś już. Nie, koszmara. Nie no, jak możesz tak mówić. A, nas mnie śledzi. Oj, chyba bliżej nie mi zostało. Oj. Dobra, to na razie się wyłączam. No bo jest ciemno i co? I dalsza część raportu. I co? Później będzie raport kryminalny. Pa, pa. Przyszła kadra. Spalam obiad. Przyszła kadra, wyścig pokoju. Nie wiem, jakie to jest fajne. W ekipie tak zwanej konsumpcyjnej będzie. Nawet lekko idzie. Na zawody się szykuje. Ekipa gastronomiczna. Wyścigu pokoju. Bo dzisiaj zjadłam trochę słodkiego. Muszę coś z tym zrobić. A to wszystko przez Artura. Tak. Bo ja sobie kupuję, a ona mi podjada. I przeze mnie. Musisz coś, jakąś szafkę na kłódkę zrobić i to przede mną chować. Mm. Bo przecież... I szybciej. Dobrze, teraz coś innego. I raz. A pokaż tam ten stół do ping-ponga. I 2, i 3, i 4. Ej, no weź mi, nie rób takich zbliżeń. Samolot leci. Bardzo dobra, dobrze. Dobra, samolot leci. Tak, ludzie samolotem lecą, a ja ćwiczyć muszę. Co by spalić to wszystko. Nie
ma jak, to na noc sobie poćwiczyć. Przyjdę do domu, będę wykończona. Będę lepiej spała. No i tym miłym akcentem sportowym żegnam się sportowo. Do zobaczenia. No, pewnie jutro, nie? No. Sportowym ahoj, na razie. Ahoj, na razie.